Heja, hej, hello ludzie. Witam serdecznie. Tutaj Celeb 55 oraz Sekartis. I gramy wy? W Pokémon zdzieramy kasę z ludzi, żądając 500 zł za wejście do zoo. Safari właściwie. W odróżnieniu od zoo, możemy tutaj łapać różne okazyjki, które znajdziemy. I są tutaj bardzo rzadkie Pokémony w stylu Pikachu. O tak, Pika. Tylko trzeba pamiętać o jednym. Mhm. Nie wolno przynosić swoich Pokémonów tutaj. Przynajmniej ich używać. Ale zamiast tego możemy rzucać kamieniami. Jedyne czego możemy używać to kamieni, pokebloków oraz safari boli. Ale jest też wada tego, co aktualnie się dzieje. W sensie, że jesteśmy w Safari Zone. Tu nie ma na początku walki zdania typu "A wild trainer wants to fight". Przez tak, to... i od razu można rzucać pokebolem. No, i na tym cierpi dusza. Psyduck, odczep się. W Ruby Sapphire Safari Zone dzieli się tylko na 4 aree. A w miejsca. Emerald doszły dwie dodatkowe strefy dostępne po lidze i są tam świetne Pokémony z drugiej generacji. Tak mnie krew zalewa, że nie mamy do tego dostępu, a nawet gdybyśmy mieli, to i tak byśmy mieli dostęp tylko po lidze. Że najchętniej bym teraz zabił przedstawicieli Game Freak. W każdym razie, do arei numer 3 i 4 można dostać się tylko za pomocą rowerów, co już pokazaliśmy. W mojej arei jest Solar Beam. Gadamy. A w moim będzie... Kalcium. Czy ty gluma łapiesz? To był przypadek! Nie! Uważaj! Nie chciałem! Mówiliśmy o limicie. 500 kroków. Tak, 500 kroków. Nie czasowo, co warto zapamiętać, bo raz tam przez 5 minut i nie wywalono mnie. I po 500 krokach jest ding dong. Fanpi! Szlak! Przyzwyczajenie. Ja przyzwyczajenie. Łapiesz go. Czy to było niechcący? To wywal go do peceta. Wywal go do peceta. No nie! To było niechcący, nie chciałem. Nie! Ty pomyłka ewolucyjna. No nie. Nazwę cię pomyłka. Ja ci nie chcę. Prócz tego, w tej strefie, w której ja jestem, można złapać Heracrossa z takich ciekawszych Pokémonów. A właśnie, tu można zdobyć jeszcze Rayhorna w arenie numer 3 i nie wiem czy 4. Wyjęłaś mnie, głupi, odisz. No nie! Nie! A, i warto powiedzieć od razu, w tych kamieniach nie ma ukrytych przedmiotów. Czy ty złapałeś Odisza? Moja kolekcja Pokémonów jest większa! Jezu! Właśnie, dlatego tego nienawidzę. O, uciekł. Skoro twój Odisz to jest pomyłka, to mój będzie error. Boże. Okej, okay, jedno kliknięcie X i czekam. Muszę zapamiętać to. To jest naprawdę trudne. Ja złapałem dużo Pokémonów w swojej karierze. O, ding dong. Poczekaj. Znowu fanpi, kurde. Najpierw zrobię oczywistą rzecz. A wiesz co? Najlepiej jest wciskać guzik B, żeby skipnąć dialog. A no, prawda. Tylko wiesz co zrobiliśmy właśnie? A nie, guzik A. Oboje złapaliśmy Odisza. Generalnie rzecz biorąc, musisz go usunąć. A. Nie, musisz go usunąć. Nie, guzikiem ma. A, na tu łapiesz, przyzwyczajenie. Na tu i watching carefully. No patrz, znowu. O, Pikachu. Pika. O, pff. Pamiętaj o Z, tak. Patrz. Człowiek spadnie guzikiem A. Tak! Lol! Człowiek spadnie guzikiem A i patrz co z tego wychodzi. Normalnie... Useless! Normalnie wychodzi z tego useless. Idź pan stąd. Ty, patrz, w tym samym momencie złapaliśmy swoje poki. Widziałeś, co złapałem? Pikacza? Chciałem Pikacza! God damn it! Obstawiałem Fanpiego albo Heracrossa z twojej strony. Myślałem jeszcze nad Rayhornem. No to już. Safari Zone zrobione.
Ej, szybko poszło nawet. No ty patrz, nie... Ding Dong na 5 metrów przed drzwiami. Ding Dong, teleportuj się tu gnoju. Usuń od Isha. Aaa, Pikachu. Fan pi. O Boże. No nie, tego jeszcze nie było. W dzisiejszym odcinku fail za failem. Tak, tak nazwij ten odcinek, Safari Fail. Dobra, Safari. A czekaj, gdzie miałem... Xpshare. A, tu jest. W ogóle nie wiem dlaczego a, na właśnie. Tych temach jest opcja Use, jak nie możesz tego używać. Nigdy. Gdzie ja mam... Rare Candy? A! Nie masz Rare Candy. Patrz! Nie? Czuj moc ewolucji! To było szybkie. Od razu chciałbym wyjaśnić, dlaczego niektóre moje Poki mają więcej HP niż na poprzednim odcinku. Save mi się zepsuł. Musiałem przechodzić, tak jakby od poprzedniej sesji nagraniowej. Idziemy na wschód czy południe? Czekam, aż mi się wyewoluuje. Żebyś mógł to przyspieszyć po mojej stronie i było mniej desynku. Idź pan stąd. Dobra, ale wschód czy południe, panie? Myślę, że południe. Południe, okej. Okay. Wiesz co? Jak ty oszukujesz cwaniaku, to ja będę oszukiwał. Gdzie jest moje rare candy? Ej, ja chciałem tylko jednego, żeby ewoluował. A, dobra tam. Ej! Mam kogo nauczyć fly! Południe, tak? Tak. Ja muszę Juslusowi... Ty czekaj, natura! Ugarnąć. Trzeba spalić naturę, zapomnieliśmy. Nie chcę Dokil. Dokil nic nie robi, czyli dobrze. To ty mi powiedz, co robi moja natura, którą jest, zaraz ci powiem co. Moja może naturą będę wiedział, jest... może nie. Adamant. Uuu, Adamant jest jedną z najlepszych natur, tylko nie na tego Pokemona. Adamant zwiększa atak, ale zmniejsza special ofensywę. Goddammit! Special atak zmniejsza, przepraszam. Nie. Chociaż... Masz pecha. Znaczy, wiesz co, będę miał trochę wyrównanie, bo flying ruchy biorą z ataku, a Xatu akurat ma więcej special ataków. O Chryste, Indianin od tyłu, nie. Useless. Mam cichą nadzieję, że to się spełni, żebyś płakał potem. Ha! Pięknie. Mountain Fire jest to miejsce, do którego udał się team wrogi. A teraz znajdujemy się w... reinkarnacji... tej, jak się zwala Lavender to miasto? Town. No. Przestań! Przestań! Ty wiesz, czym się zwykle kojarzył Zubat, już nawet kiedy byłem młody? Z porannym namiotem facetów. God damn it. To było takie randomowe. Cicho. Clean Stack... O, Duskull. Clean Stack jest to... przedmiot, który jak założymy na Pokemona, to mniej będzie się zdarzało dzikich bitew. Taka gorsza wersja Repel. Confusely. Przy okazji warto nadmienić, że Duskull jest bardziej z Ruby, a... jak się nazywa ten twój? Szapet jest bardziej z Shafi. Sapphire, tak. Przy okazji item take... weźmiemy tutaj Donatello. Co nie znaczy, że nie można obu złapać w obu wersjach. Goddammit, Darki, szybciej ewoluuj. Ej! Ej, wiesz, że mamy Thunderstone? Ach. Wiem. Myślisz, że dlaczego nie mówiłem, żebyśmy nie szli? W sensie... Nie negowałem gdzie... pomysłu pójścia do elektrowni. Gdzie jest mój Xpshare? O, tu jest mój Xpshare. Muszę ekspić na głupich gaskulach, żeby mi Darkie wolną. Znaczy, ja zamieszam go na 27 dopiero. Ewolność, bo wtedy będzie mieć Thunderbolta chociaż. Ej, będzie zawsze useful. Jest TM Thunderbolt. Co? Zawsze jest TM Thunderbolt. Mamy go? No tak, Watson dawał. On dał nam Watson chyba... Watson pomyślał o wszystkim. On dał nam Shockwave'a. Ale po elektrowni dał nam Thunderbolta. Aaa! Myślisz, no że tak. Skąd mój Electrode ma Thunderbolta? You mieć rację. I trusted you.
I trusted you. No. Thunderbolt, a jakże? Darkiller, to Thunderbolt. Widzisz, radzi. A, Darki nauczył się Thunderbolta. Darki. Muszę go tak nazwać. On idzie pod wkurwiajkę u mnie. Naprawdę, co krok, walka. Cisza! Cii! Coś! Darki! Jeszcze tak mało expa za te pokemony. Czy tu powinno się wyjść na zewnątrz? Nie wiem. Możliwe. Aaa, zobaczmy ta strajczu. Summary. O Boże. Lubię tą muzykę strasznie, wiesz? TM48! Ja uważam jako jedną z najlepszych muzyk w Ruby Sapphire tej spokojnych. Skill swap. Co robił skill swap? Zamienia special abilities z Pokemonów chyba. Nie. O, mgła. Mgła w czwartej generacji była okropna, bo zmniejszała bardzo mocno accuracy. Czekaj, czy tutaj coś jest? Nie. Ale jak już mówiłem, accuracy mocno zmniejsza i to jest tragiczne. Ej, masz tutaj trochę EV, useless. A propos EV. Nageta chcę wyrzucić. Special defensywę. Darki, żryj. Nie ma to jak faszerowanie Pokémonów sterydami. A w anime, które oglądałem ostatnio, sterydów było dużo. Ej, seryjnie. Wow, przeszukiwać nagrobki Pokemonów, żeby znaleźć Ultrabola. A co na pewno Pokemonów tylko? No, na to wygląda. Wiesz co, ja proponuję najpierw wyhealować Pokemony. Wingull! Żryj to! Co ja wyhealuję go stanowczo. A, może muszę używać starterów? A nie wiem, twój wybór. Toż można w sumie. Cześć! I jedziemy. Po raz kolejny zmierzymy się z miśkami piratami. A cele będzie wycierał tymczasem to, co wylał. Dem chusteczki. O nie, Zubat. Pomóż mi. O nie, Team Aqua, new. Ja się nadal dziwię, że oni na 30 poziomach mają Zubaty. Tak w ogóle to chyba mieliśmy naprawdę duży segment Mount Pyre. W sensie, nie. Bo tam były schody. Wiem, ale tam chyba na szczycie nic nie ma ważnego. Ghost... Nie Ghost, tylko Shadow Ball. No patrz na tego Raichu, jaki ci dziwu, ciu. Szli to! I... Ty patrz! Zabił na hita. Zubata. Super effective. Cii. On koksi. Mówię, Darki jeszcze będzie kimś, kto uratuje mój team kiedyś. A właśnie, nie wyjaśniłem dlaczego Darki. W sumie. Bo Darki ma niebywałego farta w Pokemonach i często ma taktyki pod wkurdziajkę. Na przykład 3 gilotyny pod rząd, a gilotyna to atak, który zabija na hita. O tak. O trafił. Tak, Darki i jego taktyki. A gilotyna ma 30% szans na trafienie. Czyli to w sumie 1/27, że ci się uda trzema wszystkimi. Tak? Nie, mniejsza, dużo mniejsza. Ale ty. Ty! You! You must die! U ciebie ma też płócienę. God damn it. Overheat! Numel! Numel! Batwoman się nada na Numela. Czaj, czy ona ma surfa? Chyba nie ma. Oczywiście, że ma surfa. Nie pamiętasz? Nie ma surf! Skończyło jej się! A, w ten sposób. No tak, it's not very effective. Karwana, no more to go. Magnitude 10! Bye bye! Magnitude jest losowym atakiem, ma różnoraki damage, a 10 to jest jeden z najlepszych możliwych. O ile nie najlepszy.
chyba 11 kiedyś widziałem, ale głowy nie dam. W kurwejka, do roboty! Rollout. Nie, nie chcę rollouta. O Boże. No tak. To wiesz co? Ponieważ się wkurzyłem. Ten numel, on sobie ze mnie kpi. On musi dostać po twarzy, czymś mocnym. Double kick! Mist. Całkowicie no, zapomniałem, krytyk. Całkowicie zapomniałem, że numel to jest połowie ziemny Pokémon. Ładny level up. Ty latasz! Ja latam! Ha, na hita! Mam ciekawą nadzieję, że za tu też się śpię, nie śpię od Pikachu, bo wtedy się popłaczę. Sprawdź po nagraniu. Karwana! Zamierzam. Może nawet wstawię informację o tym. Aaaa! Artemis, koksisz. Use lose power! Pium! Będziesz tylko tracił czas tym flyem. Mój useless będzie useless do momentu, w którym otrzyma atak pod tytułem Psychic. Oj nie. No i tak ma zmniejszony special atak. O nie, Archie. Maxi. Tym razem nie zabierzcie mi mojego... Czerwona kula. Fu fu fu. No, our bones, they stole it. Nie, moja czerwona kula i twoja niebieska. Nie, odwrotnie. Nie, jeszcze odwrotnie. Ja mam czerwoną kulę. Ale u ciebie ukradli niebieską. O cholera, wziął niechcący. Ojej, dziadzie mi opowiada historię. To jest chyba historia o tym, jak powstał. Świat Pokémon, jak powstał. Ogólnie teraz świat Pokémon jest tak stworzony, co chwila się zmienia właściwie. Informacja o tym, jak powstał świat Pokémon. Bo kiedyś na przykład nie było Arceusa, który jest bogiem Pokémon. Nie, ale było to hoch hoch. Hoch hoch. Albo och och, och. Pokémon orgazm. Ale spokojnie. Tak przy okazji, na świecie można zdobyć Vulpixa bodajże. Tak, to jest tak fajne. Jak się stąd wychodzi? No. Kieruj się na dół, Luke. Idziemy tędy. Och. Idziemy. Muszę coś z tym zrobić. Artemis musi przestać walczyć. Czekaj, miałem nadzieję na walkę z Archim, ale... Ja też. A zamiast tego ukradli nam jądra. Jaja. Kulki. Ej, po jednym nam ukradli tylko. Za dużo. Nie czuję się w pełni mężczyzną. Nie będę się bił z szupetami, bo szupety praktycznie nic nie dają. Czy one nic nie dają? O! Oh. No dają tam, nie wiem, 300-400 expa. O nie, Lyron. No! No tak, w momencie kiedy cele wziął elektrycznego Pokemona, Lyron. Oh, w momencie kiedy panie. Ja miałem... miałem latającego. W sumie... Luigi, nie będę się... Mario! Dawno nie było Luigi'ego. A Luigi tak... Kim ja jestem? Okej, Roar! Kim ty jesteś? Fajnie! Bart! Double kick. I po Lyronie. Blaziken nie jest OP. No patrz! Drugi raz pod rząd! I znowu na Gringo! No nie! Patrz, podwójna... trzeci raz pod rząd! Nie, Iron Defense, okej. Tak, Artemis i Darki. Rifu Braido. Tak przy okazji, w jednym komiksie było to fajnie podkreślone, że ktoś siedzi nad grobem, w czasie stoi, modli się, albo płacze nad nim, a ty chcesz powalczyć? Ktoś, kto przychodzi z Delcatim na grób, a wcześniej było mowa o umarłym Skitty. Boże. Ej, Ultrabot. Zobaczmy. Useless i Donatello. Delcatty ma potencjalne bycie w kurwiajką. No dzień dobry, Cute Charm.
potencjalne bycie wkurwiajką. Przypomnij sobie Delketti z sali gimnastycznej od Normana. Nie, nie, starczy. Okej, okay, Delketti leży. Tyle dobrego. Ale oczywiście Vayne musiał być najpierw. Fly. Nie, fly być. With me. Odor Sleuth. Kujka, tak, bo już naprawdę nie wiem, czym zaatakować. Dawaj, kujka, tak, spam. No, patrz! Wcześniej dostał od Cute Charma, teraz dostał od elektrycznego tego. To jest po prostu niesamowite. Ach. Ha, Manectric leży. I teraz każdy wspomniał kulka atakiem, nawet Manectric. I teraz Manectric został sparaliżowany od kulka ataka! Okej, okay, powiedz mi, jakim cudem Donatello został sparaliżowany od Manectrica, jak Overheat nie jest atakiem kontaktowym? Cute Charm! W czwartej generacji jest dopiero kontaktowy i niekontaktowy, wiesz, fizyczny i specjalny. Zapomniałeś. Teraz... Nie mów o tym. O tym się nie mówi. Dobra. Darki, jedziemy z tym koksem. A, kogoś może interesować, o co chodzi z tą dziurą na... po prawej stronie ekranu. Jest to dziura, którą szybko można po prostu wyjść stąd. Nie ma innego powodu być. O nie! Attract! Auć, auć! Giń! Nie! Mówiłem, potencjalne bycie wkurwiajką. Delket jest stworzony do tego. Donatello, dasz się bić slapować, czy weźmiesz się w garść? 5 razy. No. No, przygnieć ją swoim wielkim sielskiem. To nie jest miejsce dla dzieci. Ona powiedziała, że to nie jest miejsce dla dzieci. Fajnie. Tak przy okazji nie wiem, co ona nosi. Dzieckiem. Psybeam my ass! Psybeam my ass! Jezu Chryste! Double team. I co, będziesz tak formował double teamem nim i rzucał Thunder Wave'a? Tak! 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 Zły człowieku. Kurczę, nie dam mu żyć. Double team. Future Sight. No to... No tak tym operować, to jestem martwy. Chyba. Nie wiem, zobaczę. Może ej! Useless jest całkiem mocny z tym flyem, serio. Ej, moje Pokémony nie są mocne. Czy ty oczekujesz od tego, żeby... czy ty oczekujesz tego, żeby Darki był mocnym Pokémonem? Serio? Odwal się! Odwal się! O mój Boże, Future Sight Future Sightem. W ogóle Future Sight działa w taki sposób, że atakuje po dwóch turach dopiero. I wcale nie jest aż tak silny, au. Jeśli jest się całkiem mocnym psychicznym wiperem jak Alakazam, to to boli. Naprawdę BTW to nie jest psychiczny atak. Chyba. Stoi, czekaj. Ale chyba zależy od... Nie, to jest psychiczny, jest psychiczny i zależy od... Special ataku. Więc... Jep. Pomyliło mi się całkowicie... Calm mind! Pomyliła mi się całkowicie słabość walczących Pokémonów. Myślałem, że psychiczne. Patrz, nie. Są psychiczne. Ale... What? No takim cudem nie dostałem super efektiwa. Może dlatego, że użył tego na Raichu i wtedy dopiero... Ja przepraszam, ale ja zaraz wracam, bo domofon mam. To chwila przerwy. Ej, Vegeta! Are we there yet? Skartis? Podczas swojej warty Felixowi wydawało się, że dostrzegł zielonkawą poświatę wysoko w górach ponad nimi. Patrząc, poczuł dotyk trwogi. Światło unosiło się, jakby czegoś szukając. Pikachu, dlaczego nie otworzysz pyszczka i nie powiesz mi, o co chodzi? Stworek szeroko otworzył pyszczek. Nie o to mi chodziło. Nie potrafisz powiedzieć nic oprócz swojego imienia? Pika! W takim razie powinieneś zachować się tak, jak wszystkie Pokémony i wejść do Pokémona. Holy shit. To prawda. Nie miałem o tym pojęcia.
Teraz wszystko stało się jasne. Kurwa. Skończy mi się miejsce na dysku zaraz. Okej, jedziemy dalej. To było ciekawe, przeżycie, nie powiem. O tak. Nawet nie wiem, co robiłem, kiedy ciebie nie było. To się przerazi. Czy ja chcę wiedzieć? Będziesz wiedzieć. Niektóre jeszcze aż wstawię. For my own amusement. No dobra. No dobra. Zrobimy to tak. To będzie jeden długi odcinek. Taki bonusowy, powiedzmy. Z uwagi na to, że był akcident. No, accident. To było na tyle. Bye. Bye.